Czy to już koniec japońskich czołgów ciężkich uzbrojonych w trollgany? Moi drodzy, zgodnie z przypuszczeniami, Wargaming nie przedstawił wszystkich zmian dla tej linii podczas pierwszej tury serwera testowego. Dopiero teraz, po starcie drugiej wersji, wiemy już wszystko i jak się okazuje, nerw czeka nie tylko Type'a 4 i Type'a 5 Heavy, ale również uwielbianego przez wielu OI, Oni i Oho. Jakie są to zmiany? Dla szóstego poziomu OI, może i niewielkie, bo traci on tylko 20 uszkodzeń na amunicji HE, oczywiście o ile korzystamy z trolla, ale przypominam, że to nie są już pierwsze zmiany dla tego pojazdu, był on wielokrotnie osłabiany. Jeżeli chodzi o siódmy poziom Oni, tutaj wydłużono czas przodowania trolla o sekundę i również zabrano 20 uszkodzeń na amunicji HE. Jeżeli chodzi o Oho, to tutaj ten ósmy tier już poważnie ucierpi, ponieważ zabrano mu, słuchajcie, 20 uszkodzeń i wydłużono przodowanie na trollu o aż 5 sekund. To naprawdę jest bardzo dużo. Z drugiej jednak strony możemy powiedzieć sobie, że udoskonalono chyba najciekawszy japoński czołg po zmianach, czyli 9 tier Type 4 Heavy. Pojazd ten, moi drodzy, ma teraz krótsze przodowanie o 2,5 sekundy na trollganie, także na pewno będzie mógł często strzelać po 900, bo przypominam, tą dziewiątkę będzie losował z siódemkami. Teraz wyobraźcie sobie, że macie 192 przebicia i spotykacie Tigera. No, mamy tak naprawdę martwego Tigera na dwa strzały. I to samo stanie się z Isem, to stanie się z każdą prawie inną siódemką, a ósemki typu IS-3 też spokojnie będzie można strzelać od frontu po 900, oczywiście z bliska. Pamiętajcie też, że typ 4 Heavy jest wysoki, więc będzie miał lepszy kąt waląc z góry, także tutaj coś czuję, że mam naprawdę prawdziwy potencjał, którego na testowym nie widać z prostego powodu. Typa 4 Heavy rzuca na dziewiątki i dziesiątki na testowym, a na serwerze europejskim będzie często na topce i wtedy będzie naprawdę bardzo wesoło tym czołgiem. Jeżeli chodzi o typa 5 Heavy, tutaj słuchajcie, nie zmieniono w ogóle dział, bo ma działa, przypominam, tak, nie tylko jednego trolla. Tutaj słuchajcie, zmieniono moc silnika z 1200 koni mechanicznych na 1370. Czy to cokolwiek daje? W praktyce powiem szczerze, nie bardzo. Dlaczego? Dlatego, że pojazd ten waży od cholery, mnóstwo tych ton ma na sobie i prawdę mówiąc, 100 koni w tą, 100 koni w tamtą, to nie robi różnicy. Wciąż jeździmy bardzo podobnie. Może w niektórych sytuacjach minimalnie da się coś zauważyć, ale na ogół pokazałbym wam dwie repki i byście powiedzieli, to jest to samo. Także tutaj nie ma co się oszukiwać, typ 5 Heavy jeździ tak samo, typ 4 Heavy jest faktycznie ulepszony. Jak ja to widzę, moi drodzy? Ja to widzę tak, że Wargaming chce nas, gracz, po prostu zniechęcić do używania trollganów. I tutaj warto sobie powiedzieć, że przecież japońskie czołgi nie mają tylko trollganów, mają też normalne działa, tylko one są mało ciekawe tak naprawdę, prawda? Na tle innych klas, innych linii. I wtedy ten autorytet zbudowany na podstawie trollgana, pancerza, dużej liczby HP traci, więc no w praktyce ta linia dla mnie jest troszeczkę uśmiercona po tym patchu i raczej to zniechęca mnie do interesowania się nią i was powinno również zniechęcić. Także dla mnie poza dziewiątką linia ta będzie przeciętna, ale na pewno zweryfikuję to jeszcze w maju, kiedy patch ten będzie miał premierę na serwerze europejskim. A teraz pogadajmy sobie, słuchajcie, o szwedzkich czołgach ciężkich. Jak już wiecie, nagrałem film o Kranwagnie, 10 tierze. Teraz pogadamy sobie o 8 i 9, ponieważ w drugiej turze 8 uległa poprawie, ale nie pogadałem o tym, co zmieniło się w pierwszej turze, więc zaczynamy od Emila 1. Tutaj warto sobie powiedzieć, że plan jest prosty, pojazd ten ma być groźniejszy w bezpośredniej walce i dlatego uszkodzenia na minutę poszły w górę. Z drugiej jednak strony jest on słabszy, jeżeli chodzi o ilość pocisków. Teraz ma 3, a nie 4, choć każdy zdaje teraz 360 uszkodzeń, a nie jak kiedyś 320. Czas przodowania magazynka skrócono o 7 sekund do 27 i pojazd ten ma teraz ten dużo więcej amunicji, aż 57 sztuk. Raczej tylu pocisków nie oddamy w bitwie. Co z mobilnością? Moc silnika spadła o 50 koni, prędkość obrotu również została osłabiona o 2 stopnie i rozrzut działa poszedł w górę, więc można powiedzieć, że pojazd będzie mniej celny, ale tak naprawdę będzie to nieodczuwalne.
Najważniejsze jest to, że teraz, jak podjedziemy na blisko, faktycznie często możemy, słuchajcie, robić uszkodzenia i częściej i za więcej, prawda? Więc w praktyce dla mnie jest to jednak zmiana na plus. A już na pewno, słuchajcie, na plus zmienił się Emil 2. Tutaj, moi drodzy, uszkodzenia minutę poszły o ponad 600 w górę i znowu zabrano jeden pocisk, ale każdy teraz z tych trzech, które ma, robi 440 uszkodzeń. To naprawdę jest sporo. Czas przodowania między pociskami spadł o 33 setne. Czas przodowania magazynka spadł o 15 sekund. Pojazd ten jest teraz też szybszy o 30 koni i ma więcej amunicji, więc prawdę mówiąc, rewelacja. I jakby było mało jeszcze, moi drodzy, pancerz 8 poziomu Emil 1 został zwiększony na boku ze 20 do 35 mm. Niby takie nic, ale w praktyce może dzięki temu kiedyś Arta nie trafi nas za 1000, tylko za 500, więc zawsze coś, prawda? Dla mnie, słuchajcie, Szwedy raczej będą teraz dużo lepsze i nie ukrywam, że będę je raczej polecał. To też zweryfikuję i wtedy się lepiej określę, bo testowy to testowy, wiadomo, rządzi się on swoimi prawami. Dla mnie, słuchajcie, po tak naprawdę tym testowym dowiaduję się jednego, w końcu wykluczę swoje znienawidzone mapy, żegnam lodowiec, żegnam prochorówkę, już koniec camp, 15 minut, w końcu będę teraz też bardziej po prostu zaglądał na Szwedy. Wiem, że Japońce to teraz zupełnie inna bajka. No i cóż, wiemy także, moi drodzy, o tym, że sklep premium z czołgami z obligacje będzie dostępny, tylko po prostu lista tych maszyn zostanie ogłoszona w momencie premiery patcha, więc jedno jest pewne, zbierajcie te cholerne obligacje. Od dawna to powtarzam i teraz naprawdę wiedzi już jedno. Będzie warto, będzie warto. Patrzcie, 1.5, kupicie za obligacje jakieś tam czołgi. A jakie? Dowiemy się już niedługo, w maju. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się spodobał. Do zobaczenia, miłego dnia. Cześć!